Czy autyzm można nazwać epidemią XXI wieku? Liczba diagnoz rzeczywiście wzrosła znacząco w ostatnich dziesięcioleciach, co rodzi też wiele pytań i kontrowersji. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z globalnym problemem? Czy może jest to efekt lepszej diagnozy i większej świadomości społecznej? Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dzięki temu nie przegapisz nowych filmów, a ja będę mogła dostarczać Ci jeszcze więcej wartościowych materiałów. Na początku warto wyjaśnić, czym dokładnie jest autyzm. Jest to złożone i różnorodne zaburzenie rozwoju, które wpływa na sposób, w jaki osoby komunikują się i wchodzą w interakcje z innymi. Autyzm nie jest chorobą, którą można wyleczyć, ale zaburzeniem neurorozwojowym. W spektrum autyzmu mogą mieścić się osoby o bardzo różnych potrzebach i możliwościach. Od tych, które potrzebują stałej opieki, aż po osoby wysoko funkcjonujące. Statystyki rzeczywiście pokazują, że liczba diagnoz autyzmu wzrosła w sposób dramatyczny. W latach 80. XX wieku autyzm diagnozowano u około 1 na 2000 dzieci. Dziś w niektórych krajach wskaźnik ten wynosi nawet 1 na 54 dzieci. W Polsce szacuje się, że co setne dziecko jest w spektrum autyzmu. Skąd więc ten gwałtowny wzrost? Jednym z kluczowych czynników wzrostu liczby diagnoz jest zmiana kryteriów diagnostycznych. W 2013 roku, kiedy wprowadzono nową wersję klasyfikacji DSM-5, w której scalono wcześniejsze odrębne jednostki diagnostyczne w jedną wspólną o nazwie zaburzenia ze spektrum autyzmu. W związku z tym nie mamy już zespołu Aspergera i autyzmu, lecz mówimy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Z tego powodu więcej osób zaczęło spełniać kryteria diagnostyczne. Według DSM-5 w zaburzeniach ze spektrum autyzmu występują dwie grupy objawów. Pierwsze dotyczą deficytu w zakresie komunikacji społecznej i w zakresie interakcji społecznych. Oraz drugi objaw dotyczy ograniczonych, powtarzalnych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności. Zrezygnowano również z zapisu, który określał konieczność wystąpienia objawów przed 3 rokiem życia. Zamiast tego kryterium mówi o pojawieniu się objawów we wczesnym dzieciństwie. Dodatkowo świadomość społeczna i medyczna na temat autyzmu znacznie wzrosła. Dziś rodzice, nauczyciele i lekarze są lepiej przygotowani, by rozpoznawać wczesne objawy autyzmu. W przeszłości wiele osób pozostawało niezdiagnozowanych, często mylnie uznawanych za osoby z innymi zaburzeniami, jak na przykład z ADHD. Jednym z często poruszanych tematów są czynniki środowiskowe, które mogłyby wpływać na rozwój autyzmu. Wiele badań koncentruje się na złożonej interakcji między genami a środowiskiem. Obecnie wiadomo, że autyzm ma silny komponent genetyczny. Badania pokazują, że rodzeństwo dziecka ze spektrum autyzmu ma znacznie wyższe ryzyko, że także będzie w spektrum. Jednak geny to nie cała historia. Czynniki takie jak zanieczyszczenie środowiska, narażenie na toksyny czy nawet zaawansowany wiek rodziców mogą odgrywać rolę w rozwoju autyzmu. Ważne jest jednak, aby unikać uproszczonych wniosków. Badania są wciąż w toku, a naukowcy podkreślają, że mówienie o jednym, konkretnym czynniku powodującym autyzm byłoby błędne. Czynniki środowiskowe w połączeniu z czynnikami genetycznymi zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia spektrum autyzmu. Nie sposób także mówić o autyzmie, nie odnosząc się do jednego, myślę, z największych mitów ostatnich dekad. Mianowicie fałszywego przekonania, że szczepionki mogą powodować autyzm.
Mit ten ma swoje źródło w opublikowanym w 1998 roku artykule Wakefielda, który sugerował, że szczepionka MMR, czyli szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, może powodować autyzm. Badanie to zostało później wielokrotnie zdyskredytowane, a sam autor stracił prawo wykonywania zawodu lekarza. Dziś wiemy, że nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że szczepionki mają jakikolwiek związek z autyzmem. Niestety ten mit wciąż pokutuje, co prowadzi do spadku poziomu szczepień i powrotu chorób, które kiedyś były niemal całkowicie wyeliminowane. Skoro liczba diagnoz rośnie, czy możemy w takim razie mówić o epidemii? Odpowiedź brzmi nie. Epidemia sugeruje nagły i niekontrolowany wzrost liczby przypadków spowodowany nowym czynnikiem. Tymczasem w przypadku autyzmu mamy do czynienia z lepszą diagnozą, większą świadomością i rozszerzonymi kryteriami diagnostycznymi. To, co obserwujemy, to raczej lepsze rozpoznawanie przypadków, które wcześniej pozostawały niezauważone. Co więcej, autyzm nie jest zaraźliwy, ani nie można go nabyć w wyniku kontaktu z osobą z autyzmem. Dlatego mówienie o epidemii w kontekście autyzmu jest więc nie tylko nieadekwatne, ale także może stygmatyzować osoby w spektrum. Jednym z największych wyzwań związanych ze wzrostem liczby diagnoz jest dostosowanie systemu edukacji, ale także opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego do potrzeb osób w spektrum. Wiele dzieci, ale także dorosłych, napotyka na trudności w dostępie do odpowiednich usług, terapii i wsparcia. Równocześnie osoby wysoko funkcjonujące, które dobrze radzą sobie w życiu codziennym, mogą spotykać się z niezrozumieniem lub też ignorancją ze strony społeczeństwa. Ważne jest, aby społeczeństwo rozumiało, że autyzm to spektrum, a każda osoba jest inna. Potrzebujemy edukacji społecznej, która promuje akceptację i zrozumienie, a także systemów wsparcia dostosowanych do różnorodnych potrzeb. Podsumowując, autyzm nie jest epidemią w klasycznym tego słowa znaczeniu. To, co obserwujemy, to rosnąca świadomość, lepsza diagnoza i zmiany w klasyfikacji, które pozwoliły zidentyfikować wiele osób w spektrum. Wzrost liczby diagnoz to sygnał, że musimy jako społeczeństwo lepiej zrozumieć i wspierać osoby z autyzmem, dostosowując nasze systemy edukacyjne, zdrowotne i społeczne. Kontrowersje wokół autyzmu, od fałszywych teorii dotyczących szczepionek, po strach przed epidemią, wynikają często z braku zrozumienia i lęku przed nieznanym. Kluczem jest edukacja, otwartość na różnorodność i szukanie rozwiązań, które pozwolą osobom z autyzmem żyć pełnym i satysfakcjonującym życiem.